uchwałę do punktu 9. Jest to projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Olsztyna na lata 2017-2033, numer roboczy 472/16. Komisja wiodąca, zespół legislacyjny bez zmian. Proszę referenta o przedstawienie projektu uchwały wraz z autorytarnym. Panie Przewodniczący. Pan Prezydent, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, Szanowna Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, jesteśmy przy projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, ale proszę mi wybaczyć, ponieważ ja chciałbym się odnieść do uchwały, która będzie następną, a więc projektu budżetu na rok 2017, a ponieważ doskonale wiemy, że projekt wieloletniej prognozy finansowej obejmuje również rok 2017, a więc on też w tej wieloletniej prognozie finansowej ma swoją wagę. To ja jeszcze w takim razie, zanim Pan Prezydent oddam głos, to Przewodniczący zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo, jeżeli to treść tych punktów dotyczy, jest spójna, bo pewnie będzie tak samo i w dyskusji, i tak samo będę prosiła radnego przewodniczącego komisji sprawozdawcę, jak oddam głos w sprawie opinii, proszę od razu uwzględnić te dwa punkty razem. Dobrze, bardzo proszę, bo to nam na pewno usprawni nam dyskusję. Także Panie Prezydencie, bardzo serdecznie proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, projekt budżetu na rok 2017, jak doskonale Państwo wiedzą, został sporządzony i musiał być zgodnie z ustawą o finansach publicznych do 15 listopada i te wielkości, które tutaj dzisiaj będę prezentował, odpowiadają pierwszemu projektowi budżetu miasta, nie uwzględniając tych autopoprawek, które dzisiaj zostały przez Państwa w części zaakceptowane. I w związku z tym oczywiście nie będzie to miało większego, czy aż tak wielkiego, znaczącego wpływu na zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, czy deficytu, bo jak z materiału wynika, to dochody powinny wzrosnąć, wydatki również i deficyt się zmniejszyć, ale to będzie oczywiście również odniesione do Państwa głosowania w zakresie autopoprawy. Rok 2017 po stronie dochodów 1,158 mld, po stronie wydatków 1,188 mld, deficyt przeszło 30 milionów, on będzie mniejszy po przy głosowaniu autopoprawek. Tak zakładam, jeśli Państwo oczywiście uznacie, że są one w sposób właściwy przygotowane i zasługują na ich przegłosowanie. Może przejdziemy do następnego slajdu. Jest to struktura dochodów, tu zaprezentowana na tych kołowo-pierścieniowych wykresach. Jak widzimy, mamy dla porównania rok 2016 i rok 2017. Niebieski kolor to dotacje i środki zewnętrzne, w tym unijne. A więc widzimy, że w stosunku do roku 2016 ta wielkość znacząco się zwiększa. Jest to związane również z większymi planowanymi przez nas wydatkami majątkowymi, które współfinansowane są środkami unijnymi, na które już uzyskaliśmy wsparcie w ramach dotacji unijnej, bo jesteśmy po konkursach, bo podpisaliśmy umowę, a jednocześnie mamy wiele projektów w trakcie konkursów, gdzie zakładamy również, iż ta dotacja zostanie nam przyznana. Jeśli chodzi o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, widzimy, że ta wielkość w stosunku do roku 2016 z poziomu 236,5 mln wzrośnie do 249,8. Jeśli chodzi o subwencję ogólną, w roku 2016 był to poziom 235, przeszło 235 milionów. W roku tym 2017, który w ramach tego budżetu będzie omawiany,
to jest wyższa kwota, przeszło 241 milionów złotych. Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, poziom 2016 roku to jest 182 miliony, poziom roku 2017 w ramach projektu to jest przeszło 193 miliony. No i pozostałe w tym sprzedaż majątku widzimy w roku 16 był to poziom 145 milionów, w roku 2017 będzie to kwota mniejsza, a więc 95 przeszło milionów złotych. Również na wykresach, może proszę o slajd następny, tu pokazanych dochody w latach 2013-2020. Mamy pokazane dochody ogółem. To są poprzez pokazanie przebiegu tej czerwonej linii. Rok 2016 widzimy, była to kwota mniejsza w stosunku do roku 2015, ale również widzimy, że rok 2017 będzie to kwota wyższa, związana między innymi z tymi wielkościami, o których przed chwilą mówiłem, również wydatkami majątkowymi, większych udziałach, czy też również dotacjach. Jeśli chodzi o dochody majątkowe, no to widzimy, że one właśnie to są te na przedsięwzięcia inwestycyjne, na zakupy środków trwałych. W roku 2016 po wysokim 2015 są mniejsze, 2016, ale w roku 2017 znowu będą po prostu wzrastać. Tam są również na dole liczby podane, na podstawie których te wykresy zostały sporządzone. To były dochody. Jeśli chodzi o strukturę wydatków, przejdziemy do następnego slajdu, to widzimy, że na oświatę wydaliśmy w roku 2016, jeszcze trwa oczywiście, a więc to jest prognozowany wynik, przeszło 358 milionów złotych. Rok 2017 to jest przeszło 380 milionów złotych, a więc mamy wydać więcej. Jeśli chodzi o transport i łączność, wydaliśmy 155 milionów, wydamy przeszło 284. Jest to związane oczywiście również z tymi inwestycjami, które po prostu przez nas dzisiaj są realizowane, czy będą, jak chociażby dowiązania do obwodnicy, jak chociażby modernizacja dróg, którą i budowa, którą będziemy robić, a więc to są te środki, czy też modernizacja systemu transportu zbiorowego, bo taki projekt też będzie realizowany, jego mobilności. Jeśli chodzi o zdrowie i politykę społeczną, wydaliśmy 204 miliony, powinniśmy wydać więcej, planowane jest na poziomie 223 milionów złotych, a więc jest więcej przewidzianych środków na realizację z tego obszaru naszych potrzeb, naszego budżetu. Gospodarka komunalna, było wydanych 81 milionów, będzie wydanych 93, a więc więcej. Jeśli chodzi o administrację publiczną, 59 milionów, rok 2016 i rok 2017 jest to 55,7, a więc prawie zbliżona kwota, trochę niższa co do roku 2017. Kultura fizyczna, było wydanych 27 milionów, będzie wydanych planowanych 52, prawie 53 miliony złotych. No i pozostałe, to jest poziom 74, 2016 do 97 w roku 2017. Mamy pokazane również te wydatki bieżące w formie kolejnego wykresu, a więc wydatki ogółem, one są na tej najwyższej łamanej linii pokazane. Widzimy, że rok 2017 to jest kolejny rok po roku 2016, oczywiście wzrostu wydatków, jakich to przed chwilą mówiłem. Linia niebieska są to wydatki bieżące, a więc one nieznacznie wzrastają. No i wydatki majątkowe, tutaj mają przede wszystkim na wydatki ogółem swój wpływ, bo one w największej dynamice spowodują tą zmianę
naszych wydatków ogółem. To jest ta ostatnia czerwona kreska. Struktura wydatków bieżących. Jeśli byśmy porównali rok 2016 do 2017, bądź odwrotnie, to widzimy, że wynagrodzenia i składki od nich naliczane poziom wydatków przeszło 327 milionów w roku 2016. Poziom wydatków w roku 2017 to większa kwota 333,7 praktycznie miliona złotych. Pozostałe wydatki bieżące są również w zasadzie na tym samym poziomie 295,294,8. Dotacje na zadania bieżące to jest poziom 2016 131 milionów, rok 2017 134 miliony, a więc nieznaczna zwyżka. Świadczenia na rzecz osób fizycznych rok 2016 117,7 miliona złotych, natomiast w roku 2017 to jest więcej środków przewidzianych, przeszło 134 miliony złotych. No i oczywiście obsługa długu z tytułu zaciągniętych kredytów, obligacji, pożyczek to jest kwota w roku 2017 9,7 miliona, w roku 2016 ta planowana do wykonania na koniec roku to jest przeszło 11 milionów złotych. Pokazujemy na kolejnym slajdzie następnym wydatki majątkowe w latach 2013-2020, a więc widzimy, to apogeum było w roku 2015, na koniec, gdy kończyliśmy nasze największe inwestycje. W tym roku przede wszystkim przygotowywaliśmy projekty, pisaliśmy wnioski, składaliśmy, otrzymywaliśmy dotacje w formie podpisanych umów. No i w tej chwili, jak wspomniałem wcześniej, kolejne inwestycje po przetargach będą rozpoczynane, jak i również zabezpieczone środki pozwolą nam na pewno jako samorządowi na zwiększenie tych wydatków majątkowych i realizację potrzebnych dla rozwoju naszego miasta inwestycji. No i ostatni slajd, który chciałem tutaj Państwu również zaprezentować. Artykuł 243 ustawy o finansach publicznych. To jest nasz wskaźnik zadłużenia. W procentach niebieski, czerwona średnia z ostatnich 3 lat w procentach. A więc jeśli mówimy o naszym budżecie, to musimy o tym pamiętać, że ta średnia z kolejnych, każdych 3 lat wstecz, jeśli będziemy kolejne lata oczywiście rozpatrywać pod kątem wieloletniej prognozy finansowej, to oczywiście ta średnia z 3 lat to już jest historyczna. Ona ma wpływ na nasze możliwości kolejnego się zadłużania. Ta czerwona linia po prostu nie może przeciąć tej niebieskiej, bo gdyby po prostu nastąpiło przecięcie, to po prostu takiego budżetu byśmy nie mogli uchwalić. Byśmy musieli podejmować stosowne działania, oczywiście, żeby do tego nie doszło. A więc wskazujemy pewien krytyczny moment w roku 2021, ale nie ma przekroczenia na dzień dzisiejszy. Jak Państwo wiecie, Regionalna Izba Obrachunkowa sprawdza zarówno budżet, jak i wieloletnią prognozę finansową i sprawdza przede wszystkim wskaźnik zadłużenia, który w kolejnych latach, tak jak mamy obecnie 2017-2033, musi po prostu być bezpieczny, ażeby budżet mógł, jak i WPF być przyjęty. Dziękuję bardzo.